Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku Rimworlda. Jestem Kilowski, a to oczywiście jest Rimworld. Co się ostatnio działo? Nie grałem dosyć długo, więc tak. Była przeprowadzka, ale to chyba jeszcze w poprzednim odcinku, jeszcze wcześniej. Jak to się mięso zepsuło, alpaki? Jakim prawem? A, tutaj się psuje, dobra. To jakoś się tym zajmę zaraz, bo to mnie zaraz doprowadzi do szału. Ale dobra. I tak, rozwinęłem troszeczkę tą bazę. Przekonuję ludzi do siebie. Okej, czyli w sumie powolutku do przodu. Jestem po długim maratonie, jestem generalnie po pracy, jeśli mogę to nazwać pracą, oraz po nagrywaniu Gothica. Znaczy nie, że bezpośrednio, tylko po prostu kilka dni nagrywałem głównie Gothica, nie ruszałem Rimworlda. Teraz trochę do roboty się latało, takiej dorywczej. Więc no niezbyt pamiętam, co tu się działo, ale na pewno nie tyle, żebym jakoś kompletnie się zakręcił. Więc dobra, niech gierka sobie leci. I co tu się może dziać w tejże kolonii? O, ktoś mnie atakuje. O, jeszcze więcej. O kurde. No to dobra. To był atak jakiś. Dobra. Nie ma problemu. Niech się wszyscy ustawią jakoś w tym przesmyku, może jak wcześniej. O tu. Wszyscy poradzili ładnie. No. No i to i sobie lecimy. Generalnie cały czas trzeba będzie się rozwijać. Kolonia nie może się zastać, ponieważ no, trzeba znowu wbić te duże ilości pieniędzy. Dodatkowo te relacje z tymi dzikusami trzeba robić, co jest według mnie chyba najtrudniejszą kwestią w tejże grze obecnie. No bo te relacje to rzeczywiście nie są zbyt łatwe do takiego wbijania. Dobra, chodźcie może tu, bo nie wiem jak oni pójdą w sumie. Dobra, i strzelcy. Czyli Phil i Tetsuya. Rozstawcie się tu. Tetsuya może za tym drzewem. O, Ironhead, Vicky, trzymać linię tu. To znaczy tu i tyle. Dobra, i to tyle. No nie, biją mi kurde. Wracaj tu. Dobra, kij, niech tankuje. Chwilę. Może go nie zabiję. Jak go zabiją, to w sumie. Ej, on już dwóch powalił. Znaczy nie, jednego powalił tylko. I nawet nie jest fajny. A ten Badger sobie poradzi? Z nim? Drugi padł i nawet zabity. Nie, on zabił trzech. Jaki kurde super jest. Dobry ten jest żyraf. Bo nie wiem, co to w ogóle jest. Chyba lecą do mnie dalej, to chyba może podejdę. Podejdę jakoś tu. A wy schowajcie się za drzewami jakoś tutaj może. O. Dobra. Troszkę koordynacji nie zaszkodzi. No i sobie ta strzelają. Ironhead jak dał rozkazy, to będą cisnąć. Dobra, atakować. O, już po nich. Sporo rannych jest, może kogoś bym przyjął do siebie. Aż dziwię się, że jeszcze nie uciekają. O, właśnie, uciekają już. Dobra, wy się już wycofajcie, bo co macie tu stać? A wy może gońcie ich tutaj. Jesteście szybcy dosyć, dzięki super nogom, więc sobie może poradzicie z gonieniem ludzi. A ich nie ma co nawet gonić, więc dobra. Zatrzymujcie się. Mają jakieś fajne łupy? Mają Kosko, który jest twórcą, psychopatą. Jest brzydki, to nie będą go lubić. Jest chciwy. Okej, przemyślę. Krab. Krab jest intelektualistą. Kolejnym mógłby być. Ale nie, on jest praktycznie taki sam jak Vicky, więc. A nawet jest gorszy. No to meh, jeszcze gorzej. No to no, wcale te osoby ranne się nie popisały swoimi umiejętnościami. A ten Kosko mnie nawet zainteresował, więc jego sobie wezmę. Więc Kosko, gdzie ty jesteś? A, mogę po prostu go przejąć ręcznie. Oj, przepraszam za powiadomienie, już wyłączam sobie Facebooka. Za ten nieprofesjonalizm, przepraszam. Dobra, i Vicky. Rachtuj go. No i cóż, koniec bitki. No, tacy pospolici, prości bandyci nie są już dla mnie zagrożeniem. No, po tym jak już tak ogarnąłem moich ludzi, to i nawet do mnie nie podchodzą. Więc jest dobrze. Znowu? Co jest? No to dobra. O kurde, tak z kilku stron to będzie słabo. I to dużo ich jest. Cholera. Dobra, no to... I jak quest jakiegoś robię teraz, bo już nie rozumiem.
A, two groups, że to są dwie grupy. A. A to chodzi. A nie, oni dopiero przyjdą. A nie, oni dopiero. O nie, to oni i tu idą, dobra. To nie wiem, chwilę się prześpić. Nie wiem, jak je spać. Brońcie się tutaj jakoś. No, teraz będzie ciężko. No, trzeba będzie im wyjść naprzeciw jakoś. Bo tutaj jest jedna grupka, a tutaj są dwie grupki. Te dwie grupki można szybko zneutralizować, więc wychodzimy tutaj. Dobra, więc niech może przejdą się tu. Dobra, przeszli się już. Więc mogę, co mogę? No mogę jakoś ich może rozdzielić. Ale kurde, ci lecą mi prosto na bazę. No to dobra, jednak nie, jednak niech się cofają. I... Ojojoj, dobra, jest źle. Dobra, Ironhead, leć tutaj. Vicky, ciśnij tam się bić. Ignatio, zajmij pozycję za jakimś, po prostu jakąś beczką. Ty tutaj. Macie po prostu stać i strzelać i cokolwiek tutaj robić. No średnio jest trochę, no ale dobra, może sobie poradzą. Vicky, bij tu. Ironhead, bij tego Negumalu. Dobra, ty leć w dół. Ironhead, bij dalej. Karibu. Ironhead na Kuali. Potem jak zabijesz Marro, leć na Verea. Jakieś już Ryan i Locus są złapani. Czy Kosko został postrzywany? Nie, i umiera. No to dobra, ciul z nim. Tutaj jesteś kolejni ranni są. Niezbyt... on jest fajny. Body Modder. Dobra, on będzie fajny akurat dla mojej kolonii, póki co. Więc oni uciekają. Czas się przed... Nie wiem, kurde, co teraz zrobić. Teraz wezmę i Kosko stenduje. Niech się tym zajmie Phil. Może chwilowa walka w osłabieniu nie będzie aż taka ciężka. A wy lećcie... Jaki jest Galera? A, to jest prawie ten z tej grupy, co teraz uciekają. Dobra. To Vicky. Wpierw... Oj. Zajmij się... A nie, to nie jesteś pod firefighting. Dobra. Leć do góry. Te ziomeczki dalej chyba tutaj się biją. Krab jeszcze o dziwo żyje. Dobra. Vicky. Leć na Beavera. Ironhead. Niech leci dalej na północ. Phil niech leczy. Ignatios sam. O kurde, to jest dwóch już. Dobra. Stańcie sobie tu. A Vicky... Kurde, nie wiem. Ratować tego Kosko? Bo Kosko jaki jest? On jest... No, on nie ma fajnych traitów. A za to ten tutaj Locust ma fajne traity. I Locust by mi się przydał bardziej niż Kosko, bo i tak mam twórców, bo on jest crafterem. Znaczy no, rzemieślnikiem. A ja mam już dwóch dobrych rzemieślników, więc kolejny nawet nie jest mi jakoś szczególnie potrzebny. A do zwierząt może by ktoś się bardziej przydał, więc w sumie ten Locust nie jest taki zły. Dlatego jest to Body Model i Asteta. No to w ogóle chłop jest tak dobry dla mojej kolonii. Chyba tak to zrobię, więc dobra, kill z Kosko. Byleby Locust jakoś szybko się nie przekręcił. Więc Phil, ty tenduj go bez leków. Tam Kosko niech sobie umiera. A, i Ironhead, no tak, firefighting. I, o właśnie, zbijaj ogień. Hu. No ciekawa ta bitka dzisiejsza. Lepsza niż zawsze. Dużo wrogów naraz jest. Dobra, jakiś Black padł. Black jest dobrym wojownikiem, A ja miałbym dla niego dużo robionej broni. Kurde. To kogo ja mogę wywalić z kolonii? Może tą Steg, bo ona nie jest zapalona. Czy ona jest masochistką, i super immune. Ale i będzie też kopaczką, ale po co mi kopaczek pomtycuje? A ten Black kim jest? Pomógłby w polu, Filowi. Dobra. Przykro mi. Dobrze. Więc Steg, no będzie smutny los. Wylecicie na północ teraz. Za te dwa kamyczki. Ironhead już, no, ubił drewno. I co ty teraz robisz, człowieku? A nie, tutaj się pali jeszcze, no, grzała. Czy grzała, wentylator. Jeszcze alpaki szalone. A nie, szalone alpaki to mi teraz akurat pomogą. Chyba. Dobra, kolejna grupa została pokonana. Cheetah leży na ziemi. Cheetah jest fajny? Nie szczególnie. Znaczy, on jest fajnie zapalony dosyć, ale
Nie chcę go tak rozwijać. Już wolę osoby rozwinięte. Dobra, więc czy tak będzie się tu wykrwawiał i lećcie teraz na północ. Wiki bije Beavera, więc niech go bije dalej. Beaver zabity. I wszyscy się już wycofują. No to kurde, ale była bitka dzisiaj, kurde. Dawno tak dużej bitki nie było. Na szczęście to byli jacyś amatorzy, bo mieli no... oni są z plemion, więc aż tak ciężko nie było. Locust już naprawiony? Naprawiony. I Locusta sobie biorę. Steg nie biorę. Kosko... umiera. Jakby ktoś chciał, może go dobić. I Tranrut bierzemy. No, będę miał kurde sporo osób do zwierząt teraz. Ho. To czym jest ten blak jednak potrzebny? No tak, mniej jest mi potrzebny teraz. Ale dobra, byleby walczył. Bo w sumie i tak jakimiś pierdołami to mogą się zajmować tam jak tam popadnie. Dobra, więc... O, jeszcze Ironhead się bije dalej. Walnij go. Dawaj Ironhead. Dobra, przyszła moja zapłata. Tak, to był atak właśnie z tego questa. Dosyć duży. Ale dobra, trzeba kogoś ratować teraz. To chyba Blacka. Phil, weź go standuj. Albo przejmij. Nie ma kogo przejąć. Kto jest odejmowany się więźniami? Wardaństwo, Ignatius. Executing. Dobra, ale dostał robotę. Tak, Kosko nie jest aż tak mi dobry. Oni są zapaleni w swoim... no, w swoich działaniach, więc dobra. Szybka wymiana tak jakby kolonistów potrzebnych dla mojej kolonii. Teraz tak, Ignatius, łap Locusta, Ryan niech umiera i potem jeszcze łap Blacka. Wszyscy inni już mnie interesują mniej. Dobra, wszystko już zarządzone, ale była bitka, kurde, potężna, nie ukrywam. No chyba, czemu będzie naokoło, przecież ma tędy przejście. A, bo do Locusta to jest prędzej tędy akurat. Dobra, rozumiem. Gdzie jest ta alpaka? A tutaj. Wszyscy biją się, kiedy widzą wroga? Tak, wszyscy biją. Widać tutaj. Dobra. Co się dzieje? No nie, alpaka zaatakowała Ignatiosa. No to jest zadanie dla Ironheada. Leć tam szybko tą alpakę zabić, bo jeszcze mi go weźmią i ubiją. Mangled Scar. Dostał postrzelony mocno. Ironheadowi zachciało się zabijać nasze zwierzęta. Ej, no nie, nie zabijaj naszych zwierząt. No ale dobra, on jest zbyt silny. Nie mogę mu się przeciwstawić. Niech Vicky idzie ratować Ignatiosa, bo kurde... Ironhead jest bardzo głodny. Bo oni nie jedli. No w sumie nie dziwię się, czemu nie jedli. Dostał się tylko Ignatiosa już. Ale mu ubił tą nogę już. No. Kogo ty idziesz zabić? To jeszcze go kurde, jeśli on idzie na to, to zostanie jeszcze kurde zabity. No. Weź, nie rób tego Ironhead, naprawdę. Dlaczego? To smutne strasznie. Bardzo lubiłem te zwierzę. Bardzo się przydało w czasie ostatnich walk. No ale no cóż, nie żyje. Dobrze, że przynajmniej nie zabił Jacka. Chociaż Jacek chyba w walce jest gorszy niż... jest tutaj gdzieś napisane, jak on bije? Chyba nie. Nie, 1000 DPS, 457, a on ma 1000 DPS... nie ma. A, bo jest martwy, to trochę inaczej jest to ogarnięte, dobra. Nie zabił Jacka? Nie zabił, dobrze. Jak to mogę sprawdzić? Huelera. Health? Nie. To w ten sposób? Nie. Dobra, jednak nie wiem, jak to zobaczyć. Generalnie zgaduję, że on bije więcej niż Jacek. Dobra. Kolonia jakoś stanęła na nogi po tej bitce. Kto jeszcze żyje, to się wykrwawia. No i cóż. Może jakiś kościg będzie kolejny, milutki, fajny. A to niech mi kurde usuną w końcu, bo to brzydko wygląda. A, i właśnie, Phil, przenieś to, bo się psuje. Tak samo jak i Vicky, przenieś to.
A, nie robisz howlinga. No to Phil, przenieś to, a potem przenieś to. O. Ten, to jest taki psychiczny harmonizer. I co on mi tu daje? Oj, nie mogę go przeczytać w ten sposób, dobra. Implant, który... forcing other nerve to feel better... A, czyli generalnie, jeśli ktoś jest szczęśliwy, to w ten sposób wysyła szczęśliwe wibracje innym osobom. Ale za to, jeśli osoba jest nieszczęśliwa, to będą też nieszczęśliwi. Czyli gramy tak jakby 50-50. Albo jest fajnie, albo nie fajnie, albo jest nijak. No, w sumie mógłbym spróbować na moich transhumanów to włożyć. Ale w sumie wolałbym póki co nie. A i właśnie, szybko tutaj wezmę i dumping stockpile zone dam również na ciała. A, są human-like. To czemu ich nie noszą? A, bo jest na hit pointy walnięte. To expand zone tutaj. I to będzie na ciała ludzkie. Human-like corpses, clear all, human-like corpses i na wszystkie. I na w sumie zwierzęce też tu mogą być i mechanoidy. A tutaj są zwierzęta? To też zwierzęce. Dobra. Czemu to tu leży? A, bo tu było zabite, dobra. I rozszerzę ten tak jakby to wysypisko na ciała trochę bardziej i w sumie tak bardziej schowam je za tą górką, co by lepiej wyglądało. Dobrze, i teraz będą pewnie latać ze ściałami. O, Czytak sobie umarł. Widać było jego ostatnie chwile. Tu leży Engo jakiś jeszcze. No dobra. Więc kolonia jakoś się ogarnęła. No i zaraz wracam z czymś może ciekawszym. Tranrud została nawrócona. I mogę ją rekrutować. No i od razu praktycznie kolejny najazd. Czarni najeźdźcy. Więc no cóż, wszyscy w dłoń, znaczy wszyscy bronią w dłoń i uciekamy. Dobra, lepiej do domu się chować. Ignatios, ty idź górą. Tędy. A wszyscy do domu. Przyjechali sobie transportowcami. I kurde, będą mi tu za dymę robić. O, pozwolili mi się schować, jak miło. Już otworzyli ogień sobie. Ale do kogo? Do Jacka. To niech jednak wyjdą przed dom. To może jakoś się schowamy tutaj i na to otworzy ogień czy coś. Dobra. Ironhead. Bij tego. Vicky. Bij tego. Phil. Stój za drzewem. Tetsuya. Stój za tym drzewem. I w ten sposób może się jakoś obronimy. No i jest bitka. Ignatius. Przejdź za to drzewo. Phil. Przejdź za to drzewo. A Tetsuya. Przejdź za to drzewo. Za to Vicky, Ironhead, trzymajcie pozycję tutaj. Ale on szybki jest, co jest? A, chyba walinu tego, Gojusa. Ale on popyla, kurde, nie będzie ten Gojus jest taki zarąbisty, Ej, to jest dobre. A nie jest upośledzony? Znaczy upośledzony, dobra. Pewnie nie jest upośledzony. Dobra, bij tutaj dalej. Dominika. I już uciekają. Jakiś camper tu został. Czy camper jest strzelcem? Jest shotgunem. To chyba pasuje, że ma shotguna. Może się skampić w jakimś miejscu i z niego strzelać. Dobra. Wszyscy są. Phil, Tetsuya. Ej, dobre są te, kurde, Gojusy. Jakbym wiedział, że są tak dobre, to... A, bo to jest ciężki narkotyk. Podobnie jak jajo pewnie. Znaczy, nie, to jest flake. On też jest ciężkim narkotykiem, ale to jest psychit akurat. A nie, to też chyba jest psychit. A nie, to jest Gojus, po prostu. Taki energetyk. Tylko typu... Never safe, Rozumiem. Czyli lepiej tego nie brać. Ale... Kurde, jakbym robił jakieś podejście może pod narkomanów... To ten Gojus jest świetny. Ale dobra, kolejni... no, przybysze pokonani, bez jakichś wielkich strat. Zostali ogarnięci. I co tu mogę teraz zrobić? A niewiele, nawet rannych. O, ale niektórzy już sami się posprzątali, że tak powiem. I już tu leżą sobie na kamykach. Dobra, coś trzeba to zarządzić teraz w tym miejscu, bo mnie wkurza. Zarządziłem. Raz, dwa, trzy.
Iron Head, będziesz kopał to ty. Raz, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, ładnie. Teraz podłoga ma być z drewna. Nigdzie nie idziesz to budować, tylko od razu. Nie ma drewna, jak to nie ma drewna? Już jest drewno, dobra, nie ma drewna. Trzeba uklepać drewna. Phil, czym się ty zajmujesz? Siejesz truskaweczki. A potem co robisz? Leczysz lokusta. O tak, zapomniałem powiedzieć. Lokust i Black dostali infekcji. Ale lokust się akurat wyleczy z tego, jak widać. A Black... ledwo, ale też. I pewnie od razu idzie też do niego leczyć. No, ładne weszły tędy, czyli odratuje się ich. Tutaj robię kolejną celę na jakichś może przyszłych, no... ludzi przyszłych. I dalej lecimy z technologią. Byleby wejść w te. Oj, to nie tu. To od razu robię tą mikro elektronikę. Bo w sumie po co mi inne technologie. Dobra, to już sobie ogarniemy te rzeczy stąd, bo w sumie co ma mi tu szkielety leżeć. Podobnie i tu. O, dobra. Może powiększę trochę te wysypisko na ciała. Wykopę może to. Te co ja, dawaj. Sklep to. Raz, dwa, trzy, cztery. O, i teraz mogę sobie poszerzyć jeszcze ładnie wysypisko. Tylko to by może gdzie indziej wynieść. Ale nie mam zaznaczone gdzie, więc niech sobie to leży. Dobra, leki on tutaj sobie teraz ścina. I drzewo może w końcu. O, w końcu drzewa mi tu ścina. Świetnie, tego potrzebowałem. Dobra, i niech on. Kurde, Iron Head. Dobra, leć tu, leć tu. Rób tę podłogę. Szybciej. Teraz jak jest ładna podłoga, to teraz mogę sobie skopiować tu. I może walnąć hopę. O Boże, to będzie beznadziejnie wyglądać. Co mnie to obchodzi, że beznadziejnie wygląda? Więc tak, nie obchodzi mnie to. Ma tak wyglądać i robimy trzy hopery tutaj. A nie, hopery ja mogę w ogóle przeinstalować? A nie, mogę tylko dekonstruować. No dobra, smutne trochę. No ale to będzie to o wiele lepsze niż ma, no, gdzie indziej ten jedzenie leżeć. Więc Iron Head, zajmij się tym jako priorytet. Siup. I komponenty. Dobra, zrobione. Teraz nie ma metalu? Oj. No to trzeba uklepać więcej metalu. A skąd by go klepać? Tu mam trochę za daleko. Tutaj, o, tu jest jeszcze trochę metalu, dobra. Znaczy stali. Tetsuya, weź ty nie śpi, tylko teraz uklep trochę metalu. I ty Iron Head, muszę poprowadzić prąd chyba tam. Nie ma tu prądu? Nie ma tu prądu. No to jeszcze trzeba prąd poprowadzić. No beznadziejnie, kurde. Z całej stali się wyklepałem. No, od razu lepiej. Nie śpi, tylko produkuj dalej. Iron Headzie. Będziesz miał robotną noc. Ale jesteś, kurde, wykończony już. No, beznadziejnie się już czuje ten Iron Head. No, ale no cóż, no. Życie wymaga poświęceń. Dobra, Wiki sobie bada, wszyscy sobie śpią. I jedzenie się będzie za niedługo psuło. No. Czemu to tu leży cały czas? Nie mogą tego wynieść? Już zaznaczyłem, że Rotten nie wolno. I tylko Animal. A tutaj może być nawet i... A nie, Animal też może być. Ale nie... Dobra, rozumiem. Trzeba jeszcze jedną strefę zrobić śmieciarską. I zrobić ją pod jedynie zgniłe zwierzęta. Więc Only Rotten Animal Corpses. No i Human Like też można tam wrzucić sobie. O, i teraz będzie lepiej. I dobra. Jest już stal? Czy jeszcze... A, musi być przeniesiona. Jest jeszcze więcej stali. No to klep. Dobra, ale to już są rzeczy mniej ciekawe, więc... Jak może znowu mnie najedzie... kolejne tuziny piratów, to wrócę. A propos piratów. Znowu mam... kurde, zadanie o piratach. I to właśnie od Bandit Mugersów. Pirates of Fortune. I co oni chcą? Żebym zawalczył z tą grupą piratów. Jak z nimi będę chciał walczyć, to dostanę Psychic Emanator. I co on mi tu robi? Ancient device that projects a suffix 5 around itself. Disprove the mood anyone nearby walks through walls. Czyli to poprawia generalnie samopoczucie ludziom wokół.
Spoko. Healer Max Serum. To też jest fajne, ale wolę raczej używać Bioskulp. No, tych kapsuł. A to. Po co mi to w ogóle? A, to jest do doskakiwania do wrogów, jakby. Ej, fajne. Jump packów nigdy nie używałem. A to nawet. Rzadko kiedykolwiek tego się używało. Ale nie wiem, a nie, bo to utility slota zajmuje. A ja mam utility slota na. Tutaj. Tak, to jest utility slot. Nie, to ja wolę, żeby oni mieli sheet belty. No to jednak nie. Chociaż ten Tranrut mógłby potem w przyszłości być takim skaczącym. Ale dobra, wolę chyba ten Psychic Emanator. Bo w sumie czemu nie? Nie miałem nigdy Psychic Emanatora. A teraz warto byłoby go wziąć. Więc dobra, będzie kolejna bitka z piratami. Dobra, on to już rozłożył. Postaw ściany. Drewna cały czas nie ma. Dobra, trzeba dalej klepać drewno. Gdzie jest fil do klepania drewna? Już? Co robi? Ścina drewno. O, właśnie. To, tego potrzebowałem. A ja na czemu nie buduję? A, już postawił ten. A, okej. I teraz hoopery trzeba zdekonstruować. O! Dobra, hooper jest zdekonstruowane. Stal odzyskana. I on pewnie tego nie będzie przenosił. Czemu nie robisz howlingu? Bo się za bardzo poczuwasz. Bo jesteś, kurde, rycerzem w Imperium. No to dobra, bądź tym rycerzem. No to... Cóż, jedziemy dalej. Do przyjścia piratów. I kolejny najazd bandytów. Tym razem skąd? A stąd. Uuu, ci są już dobrze uzbrojeni. Tam ma w ogóle jakiś, kurde, triple rocket launcher. No, to jest w ogóle snajper. Uuu, jego to nawet bym chciał przejąć, tego snajpera. Znaczy przejąć, zyskać jego broń. American helmet. Dobra, nawet są fajnie uzbrojeni. A dobra, wszyscy... No, wszykobronny i się bronić. Ustawić jakoś tutaj. I chyba nie mogę zrobić... A, mogę sobie pomóc przecież. A, użyję pomocy, bo czasami warto. Dawaj, Ironhead. Trooper squad. You are about to call for aid, but there are people from faction who... Kim jest Urahinihor? O co im chodzi? Nie rozumiem. A, to są ci. Te żebracy, których wziąłem i o... Porwałem tutaj, dobra. To okej, okay, dobra. To ich nie będzie bił. Jestem w stanie przyjąć tą wiadomość do siebie. Czemu on był u góry? Cholera. To mi nie pasuje. Więc idźcie do góry bardziej i czekajcie na Ironheada. A Ironhead przyzwie pomoc od... O, już strzelają, kurde. Dobra. Wołaj ich. Tutaj, szybko. Tup. Dobra, przylecieli. Justynian, Cydones, Arem i Askusne. I strzelają teraz, pięknie. Kurde, rzucają tych granatami. Rozwaliło ściany u więźniów. Dobra, to może sobie moi ci najemnicy, znaczy najemnicy. Goście sobie może poradzą. O, już uciekają. O, Tranrut ucieka. O ty kurde, w sumie nie dziwię mu się, że ucieka. Ignatius, weź go może. Aresztuj tego Tranruda, bo... Są ważniejsze rzeczy do roboty obecnie. Wiki, łap krystala. Gdzie jest Ironhead w ogóle? U góry! Co on tu robi w ogóle? Bij Izelle. Jakiś gecko. Ale tu jest pierdzielnik okropny. Tetsuya, stój tu, po prostu stój. Ignatius, ty też stój. Dobra, Wiki zabiła. Idź na Howarda. U góry nic, u góry już nic. Już przejęty jest ten Tranrut. Gdzie jest w ogóle Ignatius? Ignatius, weź się, kurde, aresztuj. Jak tu nie ma... Dobrze. Ignatius, weź się, aresztuj. Co robi teraz Ironhead? Wycofuje się. Co? No dobra, no to bij Izelle. Czemu ona ucieka? A, bo może ona nie jest przystosowana do walki? W sumie nie dziwiłbym się.
Dobra, tak czy siak lepiej ją zabić niż nie. Dobra, mam snajperkę przejętą, to mnie bardzo cieszy. Dobi Izelle już tutaj. Chyba, że się wykrwawi. Jest to bardzo prawdopodobne, ale jest chyba śpana. O, to chyba się nie wykrwawi. Dobra, ale taki bym jej nie potrzebował, więc... Dobra, bij ją dalej. Zabita. Więcej soczku. I bij Gecko. Gecko zabity. Mógłbym z niego ściągnąć nawet tego, ubranie Marinesa, ale jest tainted, to w sumie nie chcę. Dobra. Wszyscy może jesteście już ogarnięci. Howard. Nie. Ktoś jeszcze żyje? Nie. Okej. Okay. Dobra, tych już nie gonię. No i pokonani. A grupa Fendry... A, okej. Okay. Myślałem, że dostałem jakieś relacje z nimi. A tu jednak żadnych relacji. Jakiś arem tu leży. Mogę tego arema złapać. Pomóc mu. Ja to chyba to zrobię. Dostanę pewnie jakieś relacje dodatkowe za to. Więc zrobię tutaj sleeping spota w tymże miejscu. I wrzucę tutaj tego arema, któremu będę teraz pomagał. Więc aremku, kochany. Weź Ironhead, go ratuj. Ile mu zostało godzin? 8. Uff, ale chłopiec, kurde, pocięty. Dobra, łap go. I co tu jeszcze można zrobić? A w sumie już nic. Konie mi chyba pouciekały. O, dostałem moją nagrodę, okej. Okay. Teraz ja muszę to gdzieś podłączyć, postawić, żeby były plusy do... Aha, okej. Okay. To postawię może tutaj? Albo tu? No. Wstępnie postawię tutaj. To wymaga dostępu do prądu, a ile? 200. A ja mam 200 prądu? A, nawet mam. I leki trzeba by w sumie tak szybciusiem ogarnąć. Dobra, już ten areme już ogarnięty. Dobra. Ale został, kurde, jak mumia wygląda teraz. To ja sobie rozkopuję to. I postawię tutaj coś fajnego. Chyba będzie to fajne, nie wiem. Może głupie. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. Bo tutaj są zbiory już bawełny robione. Nie robić zbiorów bawełny, bo nie potrzebna mi bawełna. Co tu się dzieje? A, okej, okay, cela jest naprawiana. Gdzie jest? Gdzie jest mój więzień? Gdzieś mi kurde ta uciekła, ta co miała walczyć bronią. Więzień mi uciekł. Nie wiem kiedy nawet. Cholera. Ignatius chyba zwalił trochę robotę, bo miał ją wziąć tam do tego pierdla, o tutaj. Czemu jej tu nie ma? Ona uciekła w końcu, czy co? Ale głupie. Dobra, co robi Phil? Tak krąży i krąży. A, on zbiera te ciała na wysypisko śmieci. No, okej, spoko. To się pali cały czas. I nikt tego nie gasi. Czemu nikt tego nie gasi? Ironhead się zaraz załamie. Znowu. Co mu nie pasuje? Barak... Ale... Dobra, generalnie on powinien spać sam i mieć supercharge'a. Jeszcze narzeka na pastę. No nie dziwię mu się. Jeszcze nie ma w ogóle sali tronowej, jest głodny. Czemu jesteś głodny? Czemu to nie pójdziesz zjeść, czy coś? Masz tutaj, o, możesz sobie walnąć tutaj. O. Dobra, trochę dziwne to jest. Wiki nie chce tutaj bada akurat. Phil nosi trupy. Ignatius czyści krew. I on to zaznaczony jako kurde... A, dobra, to dlatego pewnie. Niech to ugaszą raz, a dobrze, i nie będzie się paliło dalej. Chyba, czy ja biorę te granaty? Raczej nie. Tą snajperkę bym wziął. Ona jest fajna. Ignatius, może tego nie zepsujesz i bierz snajperkę. O. Dobra, chyba więcej już nie potrzebuję tutaj robić. No. Kurde, ale to jakoś tak głupio i ciężko wyszło. Czemu ty nie idziesz jeść, człowieku? Masz tutaj... Mogę tu zacząć... Mogę? A mogę. Ale trochę głupio, bo przecież miałem robionego speecha. To będą miał minusy. Okej. Okay. Jeszcze leki weź może przenieść. Kurde, te cuja, nie noś zwłok, tylko leki. Zwłoki mają inny priorytet. Mały ten magazyn, trzeba go trzeba powiększyć, jak mniej więcej w tą stronę. Ale to chyba, no to jest znowu taki, wydaje mi się, że to będzie budyneczek taki typowo mieszkalny, taki na chwilkę. I będę się rozwijał może jakoś wokół tego.
Tylko to mi trochę bruździ. W ogóle, czy ja mogę tutaj gejzer postawić? No właśnie, nawet nie mógłbym przecież. Przez to. No to się trochę niefortunnie wygenerowało. No ale no cóż. Minęło sobie trochę czasu w spokoju. Tutaj sobie poszerzyłem magazyn. Tutaj straciłem właśnie konia. Ponieważ Ironheadowi odbiło. I niestety tracę również Jacka. Niestety. Ale za ten czas to zbudowałem taką dziwną konstrukcję, która później będzie mi bardzo użyteczna. Ale jak ją wykorzystam, to już raczej w kolejnych odcinkach. A póki co dziękuję za uwagę, pozdrawiam i cześć!